Siema, Doman z tej strony. Dzisiaj to jest trzeci dzień, jak działam przy Lexusie. Drugiego dnia to tylko tam fragmencik nagrałem, jak wyciągam tylną belkę z całym zawieszeniem i zbiornik. Już ogólnie cała karoseria jest gotowa. Całkowicie rozebrane to, co ja potrzebowałem. No i dawce. Wczoraj to zrobiłem i od godziny 14 dawce sobie wczoraj zacząłem szykować. Miałem tak w połowie karoserię ciętą. Wszystko tu już przygotowałem do wjazdu. Wjazd jest bardzo prosty, jest na łączeniu, progów. Bo w samochodzie, jak idzie próg, to ci, co to robią na co dzień, wiedzą, jak to jest, że on zawsze przy dupie jest łączony. To nie jest tak, że tnie się do czoła, jak to ludzie myślą, się składa. Nie, to się rozpoławia w miejscu łączenia się progów wewnętrznych. Jedynie co się tnie, to poszycie. Z zewnątrz poszycie nie jest konstrukcją samochodu. Auto będę składał tak jak fabryka, czyli wszystko tu wam zostawiłem na wzór. Tak jak to powinno być. Tutaj wchodzi, tak jak tam widzicie, wewnętrzna rama. Ona tylko tu wchodzi, taka blacha pojedyncza. Tu jest na 10 zgrzewów do tylnej części i to zamyka poszycie. I to jest cała filozofia góry. Tak to będzie zrobione. Tam już jest przygotowane. O, wjedzie to, co zostanie na przedniej części. Włączymy. Natomiast tutaj zademonstruję wam, zostawiłem kawałek. Wezmę statyw. Zostawiłem tą część. Wiadomo, to jest słupek. I tak jest fabryczny samochód łączony. Na tej zasadzie. O. Chodzi tak. Ciach. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście zgrzewów trzyma tutaj tą część. Później tu dochodzi ta blacha, która jest wycięta. Jeszcze do tego się tą blachę tu punktowo, tak jak powinno być, tu wspawuje. Na tej zasadzie polega prawidłowe wstawienie dupy. Jest od cholery z tym roboty, większość nie i tak jak leci wstawia. Lepiej trochę dłużej, wiadomo, posiedzieć, porozwiercać, pokombinować. O, i tutaj podchodzi podspód podłoga. I tak to wygląda przeze mnie wstawianie dupy. Za każdym razem, każdą jedną dupę tak wstawiam. Nigdy nie idę, tak jak już kiedyś mówiłem, na skróty. A tutaj jeszcze wam pokażę, jak tunel. O. Tak samo jak ten próg, co wam teraz pokazywałem, taki przednia część podłogi wchodzi do spodu. O, na tej zasadzie. No to jest to, co ja tam zdejmowałem. O. Tak to wchodzi, tak? I tam ten kawałek podłogi, co przy tamtym progu tutaj jest łączone, ja go tu przecięłem. Całość wchodzi od dołu, czyli jak wjadę dupą, wjadę sobie tutaj dupą i położę to wszystko na tym, podniosę do góry, tam mi się to wszystko u góry ładnie wsunie i dupa jest wstawiona. No i później to odpowiednio wszystko wspawać, pozamykać, powzmacniać, tak? No tak dla pewności. Samochód przy takim wstawieniu nic nie traci, może z 1%, bo wiadomo, zgrzew jest elastyczniejszy, spaw jest twardszy, tak? Ale to trzeba też mniej więcej gdzieś tam zawsze to powzmacniać. Tu, tak jak już mówiłem, wszystko jest gotowe. Będziemy wjeżdżali tu. Jeszcze te mastyki muszę zdjąć. Tu wyjeżdżamy, wypoziomowane auto. Zawsze poziomuję. Tu potem widać, jak to wszystko poszło w tą stronę. Strefa zgniotu nigdzie nie wyszła poza fragment, który wstawiałem. Z tamtej strony. Teraz pokażę. Z tej strony, to jest ostatni punkt, gdzie po prostu to się trochę złożyło, tak? Nie bardzo, ale troszkę. Teraz jeszcze tu muszę tak, zdjąć relingi dachowe. Do szyber dachu, może trochę dalej odwiercę dach. Cały tu i go podniosę gdzieś na taką wysokość do góry, żeby ja będę dupą wjeżdżał, było wygodniej.
Później tu muszę zdjąć poszycie. To samo tu. Zdjąć poszycie, żeby dostać się do środka. Chronologicznie z drugiej strony to samo. Odwiercamy, odbijamy, wyjeżdżamy dupą, tak? I ta dupa, jak zdejmiemy poszycie, to tylko się trzyma tu, o, na tych 10 zgrzewach, tak? I z zewnątrz tylko poszycie trzyma. No ja to później wzmocnię jeszcze tak dla pewności. Wiadomo, no, ja już taki jestem, tak? Spaw to nie jest grzew. To 1-2% może traci na swoich właściwościach. Mniej więcej. No i tutaj pokażę, jak jest wypoziomowany tam. No to tutaj dupa trochę siedzi lewą stroną do dołu. To wszystko poszło, to ją pociągnęło. To nawet widać, ta podłużnica złamana. To zmiażdżona. A od spodu to wygląda tak. Wszystko. Dobra, to ta podłużnica strzelona. Ta złamana, ta jak się łamała. No to na belce tym, jak jest ten zacisk, odbój uderzył, to wszystko i zerwało cały zacisk. Dotąd mam pomierzony samochód. Od przodu tu wszystko mam w porządku. Także tylko dupę wywalić. I tyle. I wjeżdżamy tu. Po tej maslice. Kto zostaje, to wyjeżdża z dupą. Tu, tu i tu. Tak jak mówiłem, wjeżdżamy, od góry kładziemy, podnosimy dupę, cała filozofia. No i dobra, bierzemy się za szykowanie karoserii. Stawienie dupy. No trzeba wiedzieć, wiadomo, jak to wszystko ugryźć, rozwiercić. Będzie popoziomować, poustawiać, poskręcać, założyć drzwi, spasować, będzie wszystko ok. Spawamy. Dobra, ja biorę się za wycinanie tu okienek. Dzisiaj jeszcze sobie wytnę tu okienka. Porozwiercam progi wewnętrzne. I może jeszcze te mastyki szczyszczę. Na jutro zostawię odczepianie tu od góry i rozwiercanie dachu. Zapraszam do oglądania. No i dobra. To już cały próg jest rozwiercony. Teraz pozostało zdjąć tu mastykę, tu od góry rozpierdzielić, z drugiej strony próg, dwa zgrzewy od dołu rozwiercić. Z tych takich podciągów, też jeden zgrzew i lecimy. Także to już cały mam rozwiercone. Polecimy teraz pyk, pyk. Pyk, drugi próg. Góra i dupa wyjęta. No i dobra. Koniec trzeciego dnia. Pracy przy Lexusie. Godzina 21. Wracam do domu. Czas iść podpoczywać. Dół już mam cały rozwiercony. Jeszcze tylko od dołu mi dwa zgrzewiki. Zaraz wam zejdę, pokażę, które zostały. Tu już tak, tu już wszystko mam rozwiercone, widzicie, otworzone, rozwiercone, tu też już poleciałem, wszystko rozwierciłem. Tutaj jeszcze dodatkowo troszkę w tą trzeba było cofnąć, bo tu ten podciąg taki leci. O, tu wszystko mam rozwiercone, z dwóch stron. O, blancyż elegancyż. Zostanie mi jutro tu rozwiercić, to samo tu, dach dotąd, tutaj to wszystko odkręcić zawiasy, tutaj to wszystko odwiercić, podnieść do góry, wyjeżdżamy z dupą. Jeszcze wam pokażę, co mi w podłodze od dołu zostało. Stało mi do rozwiercenia jeszcze tutaj ten zgrzewik i ten zgrzewik. Te dwa zgrzewiki i to wszystko mi od... jeszcze, a no i mastykę muszę tutaj tą oczywiście, tak to poczyścić wszystko, by to ładnie się rozkleić. Opuszczę go jeszcze przed odwierceniem góry całej dachu,
to go sobie ładnie wypoziomuję tak, żeby w tą stronę miał poziom, bo w tą ma poziom, ale jeszcze zrobię w tą. Podstawię coś pod dupę, żeby po prostu mi na nogi to nie spadło. Co biorę, ekipę zbieramy się i wyciągamy z chłopakami. Poczyszczę później to wszystko, poszlifuję moją maszynką, rolokiem, wszystko to ładnie poczyszczę, szczotką drucianą, tam gdzie trzeba to gumę pozdejmuję, tu już z dawczy zdjąłem. To wszystko poczyściłem, tylko jeszcze będę musiał to wszystko takie ostre, te krawędzie, żeby to ładnie dolegało później rolokiem, gradacją 60 na tej mojej maszynce, to wszystko ładnie to popierdzielam. Ta jeszcze deczkę to podoklepuję. To samo tu zrobię, jak wyjadę z dupą. Ładnie wszystko poszlifuję, poczyszczę z tych gum, co pozostają. I robimy transplantację dupy, tak? Także tak to wygląda na trzeci dzień pracy. Zacząłem go w poniedziałek. Wczoraj do godziny, czyli półtora dnia to takie rozbrajanie i od półtora dnia go sobie szykuję. Czyli jakieś dwa dni będę miał na to, że dwa dni zrobię tak, że mam to zrobione, zwalę tą dupę, wszystko przygotowane. Czyli po dwóch dniach powinienem już być w stanie połączyć dwa elementy ze sobą i maksymalnie jako trzeci dzień blacharski wyspawać to i wyszlifować co należy. Ogólnie liczę, że to mi zajmie 5 dni roboczych, no tylko że tam trochę nadgodzin, tak? Załóżmy, że 9 godzin taki dzień roboczy średnio się bierze. No i do tego tam ze 20 nadgodzin dojdzie, tak? Na razie póki co 6-11 nadgodzin, tak? Licząc dniówki, tak, że po 9 godzin, czyli 3 dni po 9 godzin plus 11 nadgodzin. To policzę wam tak, a później wam wszystkie godziny, jakie przy tym policzę, mi zeszło. Dobra, lecę spać, jeszcze kawałek drogi do domu, idę się umyć, wsiadam na motocykl i śmigam do domu. Pozdrawiam, Doman.